Cześć, z tej strony Artur Blanik, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będą to różne zdjęcia z mojego wczesnego dzieciństwa, tak to można ująć. No i już zaczynam. Do zobaczenia, mojego oglądania i juuu! Pierwsze zdjęcie to jest takie. Myślę, że to widzicie. O, ktoś się tam odbija. O, myślę, że widzicie. No i to jest jak tata mnie trzyma. I napiszcie, czy nie mam tutaj słodkich oczu. Naprawdę, myślę, że naprawdę byłem słodki wtedy. Napiszcie, czy jestem słodki, czy nie. Jedziemy z kolejnymi zdjęciami. Pierwsze zdjęcie, to pamiętam w moim pierwszym mieszkaniu, znaczy w moim i moich rodziców, schowałem się w szafie. I tu pamiętam to dokładnie. Schowałem się w szafie i rodzice mnie nie mogli znaleźć. Pamiętam ten wybryk. A drugie zdjęcie, to jest jak urządzam taki koncert. Tutaj jest mój tata, tutaj jest moja mama, a tutaj jestem ja i urządzam taki koncert. Jestem śpiewakiem. Kolejne zdjęcie i tak to jestem ja. Takie mam policzki. Takie czerwone. Sam nie wierzę, że to ja, ale mi mama powiedziała, że to jestem ja. Ogólnie możecie poznać po oczach. Takie mam. Tutaj też są takie. To jestem ja, ale się dziwię aż, że mam takie... Ale od czego mam te policzki? Zawsze... Często mam takie policzki, naprawdę. Kolejne zdjęcia. Pierwsze to jest takie, gdzie jestem w przedszkolu, tak? Tak, w przedszkolu. Jest Wigilia, jak widać jest choinka. Drugie zdjęcie, kiedy pozowałam do takich zdjęć, też w przedszkolu. Byłem przebrany za kogoś Puchatka, mam tutaj taką latarkę, jakby z miodem wylaną, jak to na Kubusia przestało prawdziwego. No i tutaj mamy, kiedy Mikołaj mi daje mikrofon i ja coś tam mówię. Nawet nie pamiętam co, ale fajnie to wygląda, nie? O. Kolejne zdjęcie. Jestem tutaj z Filipem na jarmarku Świętego Dominika, no i to jest jak miałem roczek, bo jest 2006. Z Filipem tutaj jestem. Tutaj jestem ja, a tutaj jest Filip. Pozdrawiam Cię, Filip, jak to oglądasz. Śmiesznie wyglądamy. Tym razem mam dla Was niespodziankę, bo jest takie duże zdjęcie, o. Bo razem z rodzicami mieliśmy takie wspólne zdjęcia. No i ja mam takie z Kubusiem, jak w coś gwizdzę. Dobra, to tutaj odłożę, okej. Okej, dobra. I następne zdjęcie. Tutaj, o. Tutaj mój tata mnie trzyma, a ja tutaj sobie zjeżdżam. Na jakiejś zjeżdżalni. Tutaj mamy zdjęcie, jak oglądam jakąś książkę, układankę. Czy jakoś tak. No i tutaj jestem na jakimś placu zabaw i się bawię. Na tym zdjęciu pokazałem, że po prostu jestem hardkorem. Na ziemi próbowałem stanąć na głowie. Nie pamiętam, czy mi się to udało, czy nie. Żartuję oczywiście. Ale tak, to jest prawdziwe zdjęcie, to nie jest fake. Prawdziwe zdjęcie, gdzie próbuję stanąć na głowie. Od zawsze chciałem być gimnastykiem. Od zawsze. W sumie. Byłem już wtedy gimnastykiem, jak widać. W sumie, kim ja nie byłem, jak byłem mały. Kolejne zdjęcie. I tutaj się tak wyleguję. Na tym. Na jakimś krążku. Jestem w hotelu na jakimś wyjeździe z rodzicami. Kolejne zdjęcie. I tym razem jestem z Martą. O, tutaj jestem ja, a tutaj jest Marta. Jesteśmy w jakimś namiocie. Tak,
i jesteśmy tutaj u dziadków na Śląsku. Tak. Kolejne zdjęcia. Pierwsze to taki, byłem naprawdę mały i byłem w wózku, znaczy nie w wózku, tylko w foteliku. O, i tak sobie spałem smacznie. O, i tutaj też zdjęcie, kiedy spałem, ale byłem już trochę starszy, ale byłem bardzo podobny do mojego brata. Tutaj sobie śpię słodko. I następne zdjęcie, to było w przedszkolu. I tutaj widać Igora. Pozdrawiam Cię, Igor, z Igromaster i Masterx.pl. Tutaj jestem ja. A tutaj jest Adaś z kanału Królestwa. Pozdrawiam Was wszystkich. No, fajne zdjęcie. Kolejne trzy zdjęcia. To jedno jest takie na balkonie w moim domu. Wcześniejszym. Jak jestem z jakimś motorkiem. Drugie zdjęcie to jest u moich dziadków na Śląsku. Nie, to jest wiaderko z jakimś wiaderkiem. Taki jestem. No i ostatnie zdjęcie, gdzie jestem na piaskownicy, to jest chyba przed moim wczesnym domem. O, fajnie, nie? Kolejne cztery zdjęcia. Pierwsze to jest takie, że sobie leżę na łóżku. I tak. Tak? Nie to, żeby było Wam lepiej widać. Okej. Okay. Następne zdjęcie. Takie. Marta i ja. Marta i ja. Pomyślałam się. To ja, a to Marta. O. Dobra. I następne zdjęcia. Ja sobie leżę w kołysce. O. Tu. Co za mina. Dobra, i ostatnie już teraz zdjęcie, tutaj, teraz, gdzie sobie po prostu siedzę i czekam na brawa. Skąd wiem, że czekam akurat na brawa? No, zgaduję. Kolejne zdjęcie będziecie mieli pod tym adresem, ponieważ udostępniłem na mojej stronie raz takie zdjęcie z dzieciństwa. Więc tam macie całe jedno zdjęcie. Cieszycie się? Bo ja też. Hej, Koniku, może chciałbyś się napić? Czas na ostatnie zdjęcie. I tak, mam takie wypracowanie na angielski, gdzie muszę pokazać swoją rodzinę. I akurat tutaj mam swoje stare zdjęcie, gdzie byłem na pokazie marionetek. O, tutaj jestem ja. O, tu. No i dlaczego tam poszedłem? Bo widać tutaj marionetkę mojego ulubionego piosenkarza, czyli Michaela Jacksona. Pamiętam, że ten pokaz bardzo mi się spodobał. No i tyle. Do zobaczenia. Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Dużo pracy nad nim było, więc myślę, że na niego like. Bez już.